Cześć, Patenson, witam cię serdecznie na swoim kanale i na swojej sermi, na swojej farmie w weekend. Zaczynamy w dzisiejszym odcineczku od Masejka. Palimy maszynę i nie czekamy z tyłu zaczepiony chwastownik, a my tutaj chwastownik, więc jest i pracownik. No i dobra, tutaj niech sobie pracownik chwastuje. Niestety tutaj, niestety, ruszyła nam maszyna chwastowa. Chwasty na pełnej zaczęły nam tutaj rosnąć, więc nie śpimy, tylko lecimy. Poprzedni odcinek, jeżeli nie oglądałeś, zaczynaliśmy podobnie i w tym też wsiąść do pojazdu. Dwa zestawy znowu drzewa do sprzedania, więc nie czekamy, sprzedajemy. Tylko 67? O, coś zaniżone chyba. Jakieś za dużo krzywych było. Albo było jedno drzewo mniej może. Zaraz zobaczymy. Powinno być 75 tysięcy za taki zestaw. Tu lecimy i sprzedajemy. Jeszcze coś zostało u góry. 67. No, było jedno drzewo mniej chyba tam, przez przypadek jakiś się tak stało, że się wydziało. Sprzedajemy kolejne 7, zajrzyjmy w statystyki. W statystykach dzisiaj sprzedane drzewo 140 prawie 3000. Bardzo pięknie. No, tam było jedno drzewo mniej. Faktycznie musiało być jedno drzewo mniej. Więc pozostań ze mną, zostaw suba, dzwoneczek, bo na pewno wiele się będzie działo w następnych odcineczkach. Jeszcze dużo drzewa mamy do wycięcia, bo zdążyliśmy wyciąć tak. 217 sprzedane drzewo. To jest drzewo gdzieś tam skupionych pól. Raz, dwa, trzy odcineczki, trzy odcineczki do tyłu. 75 to tutaj był jeden zestaw, tu były dwa zestawy i tu ponownie dwa zestawy. Na każdym z zestawów 10 drzew, no tu mówię, tutaj jedno drzewo mniej akurat. Tak się stało, no nic nie zrobię i gruba kasa, więc grube zakupy, 270 na koncie. Postanowiłem, że w tym odcineczku, w tym momencie tutaj włączę nagrywanie, bo mamy, można powiedzieć, rano. I chcę te dwa zestawy przeznaczyć na pola. Tym razem pójdziemy w pola, więc kupujemy pola. Pól już mamy dosyć sporo, będzie na przyszły sezon lekkie przegrupowanie. A my lecimy, mam tutaj już wybrane, zanotowane pole numer 190, na którym jest bawełna. Jeszcze tylko zobaczymy, pola są w drugiej fazie wzrostu, w trzeciej fazie tutaj rośnięcia, więc jeszcze zdążymy tutaj rzucić jakiś nawóz, bo pole mało, które jest nawożone. Tu wymaga wapna. Ale to nic, to jest bawełna, która i tak będzie do zaorania. Pole 190 kupujemy. Tak jest. Pole 207 kupujemy. Tutaj są ziemniaczki, które udało mi się na misji raz nawieść. Teraz pójdziemy z drugą fazą nawożenia. Żeby nie było, może. Tak jest, ziemniaczki. I jest pierwsza faza nawożenia. Następne to będzie pole numer, nie w tą stronę, tu, pole numer 52. Pole numer 52 jest owies bez nawożenia, więc kupujemy, tak jest. Kolejne pole numer 34 jest to pole, które ma bez nawożenia buraki, więc kupujemy, tak jest. Kolejne pole, pole numer 39, które ma rzepak, bez nawożenia, kupujemy, mega zakupy tutaj. Mówię, tam miało być dwa zestawy, miały być pełne, za które dostałbym 150 tysięcy i wszystkie te pieniążki chciałem przeznaczyć na pola. Pole numer 142. Wybieram takie mniejsze pola, rozstrzelone też po całej mapie, niektóre tam, żeby coś powiększyć, niektóre też patrzyłem, co na nich rośnie. Tu jest ziemniak akurat, pole 142 jest ziemniak, bez nawożenia, więc chociaż tą pierwszą fazę
Nawet dwie fazy uda nam się rzucić, jeżeli nam się uda za chwilę rzucić. I 142 i ostatnie pole 185. Kupujemy, a jest tutaj bez nawożenia jęczmień. I też myślę dwie fazy jeszcze. Dwie fazy albo fazy uda nam się rzucić. Więc tak, zakupy zrobione, łącznie około 159 tysięcy powinno nam zejść. A może sprawdźmy, w statystykach powinno być. Statystyki dzisiaj, tak, 158, 172, 159 tysięcy prawie na zakup terenu poszło. Grubo poszliśmy, grubo, trochę ziemi nam przybyło. Kolejny plan, teraz co tu się wydarzyło jeszcze pomiędzy... Co tu się jeszcze wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że sprzedaliśmy jajka. 6 tysięcy litrów jajek po ponad 3 tysiące, co dało prawie 20 tysięcy zysku. Sprzedaliśmy owce i do owiec się teraz przeniesiemy. Odwiedź owce, sprzedaliśmy owce, znaczy owce, sprzedaliśmy wełnę. Tutaj zdążyła już przez noc mi narosnąć. Wełnę sprzedaliśmy, 4 palety wełny za prawie 6 tysięcy, więc za 6 tysięcy kupujemy owieczki oczywiście, dwie białe, oj nie, wróć, tak, nie, czarno-białe, ja mam brązowe i czarno-białe, czyli brązowe dwie i czarno-białe dwie, 6400, ja oczywiście te 400 dołożę i potwierdzamy, tak jest, mamy 4 kolejne owieczki, no przyczepy do transportu jeszcze na razie nie kupuję, bo to na razie nie ma takiej potrzeby, a teraz lecimy dalej z tematem, co jest zaplanowane, a sprzedałem jeszcze soję, 30 ton soi poszło, po prawie 1800 była cena, ale temat soi i statystyki na temat soi na blogu, na który gorąco i serdecznie Cię odsyłam, tam wszelkie informacje, czego zbieram, ile zbieram i ile na tym zarabiam, kalkulacje różnego typu, obliczenia tam się znajdują. Także prawie 54 tysiące za sprzedaną soję, późno w nocy, po północy z tym jechałem. Dalej jest kupno owiec, sprzedaż drzewa. Kolejne nowe nabytki, wchodzimy na sklep, wsiadamy do fędzika, aha, fędzik pal maszynę, bo nie zdążyłem, tu może na sklepie, nie na sklepie, moment, przecież ja będę na farmie. O, Franek, wróciłeś z urlopu, siema. W poprzednim odcineczku był Janek, odpocząłeś? No i dobrze, każdemu odpoczynek się należy. Katalogi są potrzebne, lecimy z zakupami. Franku, chwasty nas zaatakowały, więc lecimy. Średni chwastownik, z oryginałów oczywiście, nie wymyślam, tam nie szukam w modyfikacjach, skoro oryginały mamy i jakoś za specjalnie nimi nie gramy. Więc kupujemy 35 tysięcy taki kowy oto chwastownik. Dzięki bardzo, Franku. Do następnego. Trzymaj się. Cześć. A my lecimy z chwastami. Lecimy tutaj z chwastami i zrobimy jeszcze jedną rzecz. W sumie nie przygotowywałem się do tego, ale teraz tak sobie myślę, że nie będę tracił czasu za bardzo, zbyt wiele. Tutaj chwilę przejedziemy się, zobaczymy jak tu ten chwastowniczek działa. Nie będę też zanudzał cały odcinek. Zrobimy jeszcze jedną nieplanowaną akcję. Będziemy się tu przygotowywać, ponieważ czas płynie nieubłaganie, wzrosty idą na pełnej. Nie chcę robić za długich, ale... dobra, opuść, odepnij.
bo na pewno się odepnie. I trzeba tutaj ustawić, ustawić wąskie koła, jak się jedzie w pole, nie? Żeby... A może takie byśmy ustawili? Nie. Wąskie. Ustawimy, żeby oczywiście nam tutaj się rośliny nie ugniatały za bardzo. Rozkładamy sprzęcior, nie ma to tamto. Ale tu jest sprzęt gruby, widzę. To może ja sobie od razu... O ty... Grubaśnie. Tu to już jest... O, nie to. Tu to już jest grubaśnie. O, tu jest... Tu znika temat. Tu znika na pewno. Dobra, ten temacik zarzucimy i lecimy. Wszystko ładnie działa, wszystko ładnie się kręci. Pięknie, pięknie, aż pała mięknie. Wi. Tam chyba mi Jakub nie porobił, co? Na pewno będę musiał chyba to pole poprawić. Albo chociaż te drzewo tu wykarczować, bo coś mnie tu irytuje. Ta nierówna tutaj linia. Nie wiem, czy mi się tu coś uda z tym zdziałać. No co cię tak znosi? Ostatnio też tutaj miałem jakieś dziwne takie problemy na tym polu. No właśnie, teraz tak myślę. Tak się przygotowałem, że się nie przygotowałem. I ponownie jest akcja na tym samym polu. Wybacz gorąco i serdecznie, jeżeli oglądałeś poprzedni odcinek, że znowu jest to samo, ale... Ale w sumie nie wiem, jak to się stało, że się tak wydziało. Raczej staram się zmieniać te pola, lecieć po różności. A tutaj, no, tak się stało, że się wydziało. Dobra. Może tutaj pojedźmy, tak jak rośnie. Od północy nam tutaj zarastają te chwasty, to tak, żeby je tu pierwsze likwidować. Tu jeszcze oczywiście drzewa do skasowania. Jak my za każdą przyczepę mamy 75 tysięcy, a drzew mamy jeszcze do zlikwidowania 7 przyczep. Także jeszcze 7 razy 7, jeszcze prawie 500 tysięcy na konto nam wpłynie. Grubo, grubo tutaj, grube inwestycje będą, grubo się będziemy tutaj bawić. Nie ma to tamto, to była jednorazowa akcja zasadzonych 120 drzew, no bo tak wychodzi, jak wychodzi. Dobra, dużo tutaj nie przeciągając, włączymy pracownika, niech on sobie tu działa, a my pójdziemy, mówię, nie planowałem tej akcji, ale teraz tak sobie kombinuję, że to zrobimy, że pojedziemy naszą walterką, póki mamy jeszcze trzecią fazę wzrostu. Obrzucimy nawozami wszystkie nasze nasze nowe tutaj pola. Moment, najpierw sobie zmienimy kółka. Zmienimy sobie kółka na wąskie oczywiście w pole. I od razu zwiększymy konfigurację silnika. Zwiększymy od razu, żeby było tutaj na twoich oczach 201 koni. Co ja teraz zrobiłem? Nie wiem. Ustaw 18 tysięcy. Spoko, Afryka. Mamy kolejny sprzęt 200-konny, który tam będzie dawał radę na pewno podziałać nam trochę. Tu gdzieś był, tak, tu jest rozrzutnik. Mam nadzieję, że jest załadowany. Sprzęty, jak widać, mamy pochowane.
Więc lecimy po kolei, gdzie my tu co kupowaliśmy jeszcze raz, na szybkości. Może pojedziemy w tą stronę, faktycznie pole numer 39. Włączmy sobie mapkę orientacyjnie, żeby wiedzieć, gdzie my tu jesteśmy. Oczywiście, żeby nie marnować za dużo nawozu, za chwilę ustawimy sobie jeszcze GPS-a. Dobra, które to pole teraz tutaj, te 39 do mnie należy? To wąskie, dobra. Alt C, Ctrl S. Nawozy na pewno 24 metry. No i pole na raz. Nie w tą stronę. I pole chwytamy na raz. Dobra. No, czyli pole ma tutaj z 22 metry szerokości. Może nie jest za duże, ale coś tam zawsze się tutaj posieje, coś tam zawsze się zbierze. Wiadomo, zawsze jakaś ciekawa akcja może nam się tutaj wydarzyć. Mam nadzieję, że przez tą pierwszą część odcinka w miarę dobrze mnie było słychać, bo teraz tak patrzę, że trochę miałem odsunięty mikrofon. Łe, ja sobie GPS-a włączyłem, a on nie jedzie na GPS. Aha, bo dotknąłem skręcanie i automatycznie się wyłączył. Dobra, następne pole, pole numer tam na dole chyba 34. Dobra. Nie, sąsiadowi, na szczęście mam wąskie koła. Za dużo nie ugniatam. Sąsiadowi tutaj nie ujeżdżaj po tym. Dobra, wsiadamy i lecimy. Następne pole, objedziemy sobie tu pola, trochę rozrzucamy. Posprawdzamy oczywiście przy okazji, jak one wyglądają. Zobaczmy z... Tu sobie ustawmy. Nie to. Dobra. Tutaj nie ma nic posiane na naszym polu, bo tutaj w tym sezonie będzie akcja kiszonka. To już takim lekkim spoilerem, ale kiszoneczka oczywiście była wczesna wiosna. No dobra, no to na naszym to może być. Wczesna wiosna była. Posialiśmy wszystkie zboża. Teraz będę oczywiście, jak już jest pierwsza faza, już mamy taką, jakby to powiedzieć, późniejszą wiosnę. Będzie też i będę tutaj sadził, żeby ta jednak ta przerwa tutaj pomiędzy tymi rzeczami, tymi tutaj roślinami była. Dobra, wyłączmy to. Może coś takiego, bo widzę z dużego klina to idzie to pole. Chyba nie będzie najlepszej jakości zakup, ale zobaczymy jeszcze. Mam plan na to pole, zobaczymy co z tego wyjdzie. Następne pole jest tutaj pole 52, na pewno. Pole 52 sobie kupiliśmy też. I też przyda się tu na pewno nawóz. No i myślę, że taką akcją tutaj, tam oczywiście na drodze powrotnej jeszcze to pole 39, tą drugą część rzucę. Jeszcze spójrzmy tutaj w to. Jak tam? No, 34 tutaj jeszcze rzucimy drugą część. Trochę w te krzaczki. O, akurat drzewo. Mam nadzieję, że mi tu za duże mijaki nie powychodzą.
Tak sobie tu pojedźmy. Tam sąsiadowi trochę na te napyry jak rzucimy, to na pewno źle nam to nie wyjdzie. Tu widzę pracownik ładnie chwasty usuwa. Tutaj rzucamy nasze 52. Nasze pola są w pełni nawiezione już, ponieważ pierwsza faza idzie z nawozów. Oj, sąsiadowi wyjechałem znowu z nawozów naturalnych. Druga faza z siewników jako podsiew. No i tak jest jak jest. A ja nie będę tutaj więcej przedłużał może tego odcineczka. Lecę zaraz z nagrywkami kolejnego. Są już plany tutaj wielkie na te akcje, więc w tym momencie dziękuję Tobie bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. Mile widziany komentarzyk, bardzo mile widziany subik, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcineczków. I dzięki bardzo za uwagę. Na razie, trzymaj się, cześć! Teraz tutaj jeszcze miałem jechać. Następne pole. Następne były... aha, tam 4, tu 207 i te, dobra. Ło, ale mnie rzuciło.